Teatrzyk Kopiec Talentów ma zaszczyt przedstawić Reksio i Kapitan Nemo. Wersja reżyserska. Wykopać z półobrotu kontynent? Porwali mnie wyznawcy bakterii coli. Oj, krecie. Tylko ci, którzy posiedli równowagę wewnętrzną, mogą stanąć pyskiem w pysk z mędrcami z Shangri-La. Życzę powodzenia, jak mniemam. Teraz po cichutku? Co to za wakacje? W październiku? Jest lepsze, jak mniemam. Twój. Ale czy ja wszystko zanotowałem w notesie? Oj, chyba nie. Są jeszcze jakieś drobne braki. Zmarnowałem tu zbyt wiele czasu. Żeby zdążyć, nie mogę już sobie pozwolić na więcej lądowań. Muszę spalić za sobą wszystkie mosty. Weźcie moją kotwicę. Nie będzie mi już potrzebna. Niezupełnie. Jest jedno niezatopione miejsce. Zresztą właśnie do niego dopływa. Zabierz mnie z tego piekła! Nie żartuj sobie, Tomuś. Niesamowite. Chciejstwo nie jest środkiem na wasze problemy. Drzwi do świątyni pozostają zamknięte przed tymi, przed którymi pozostają zamknięte. Wy mu zrobić co zechcecie, wioska! Maca, ja je bardzo zajęte dziś musieć ugotować kuku na rosół dla Pingweje! Mniemam, że to nasz ostatni chwilę, kapitanie. Może herbatki. Reksiu, mój bohaterze. Tu jest, tam. Jak wam idzie? No proszę bardzo zobaczyć, co szaman Rafiki Miki tu odkryć. Te bisurmany nie chcą ze mną handlować. Ba, nawet zezwolonka dać mi nie chcą. Że niby nieczysty jestem. Ja nieczysty, szty saraceny jedne. Znaczy, ta, która wszystko widzi. Depciesz mi po łapkach. Oj, krecie. Tylko ci, którzy posiedli równowagę wewnętrzną, mogą stanąć pyskiem w pysk z mędrcami z Shangri-La. No to ja przepraszam. Słabo się znam na mapie. Aj, pamięć już nie ta. Ci kurożercy kazali mi się rozebrać do rosołu, ale odmówiłem. Jestem dżentelmenem, jak mniemam. Nie? Oto torba z towarem. Życzę panom powodzenia. Kolega taki widzę, wyszczekany, to powinno się udać. A! Jeszcze jedno. Po drugiej stronie ryneczku zacumowałem łódkę. Mam na niej jeszcze trochę kremów Nivea. Jakbyście tamtędy przechodzili, to śmiało bierzcie. Tylko ktoś mi trap podwędził. Bisurmany jedne, no. I o herbatę, jak mniemam. Ola Bonga, nikt nie trafiwi! Szaman Rafiku, miś rację! Zdobyć mgrę! U was wysadzę? Może być lampka gazowa. Tak! Przed nami Kalkuta! Jesteśmy bezpieczni! Ci sami! Ola Bonga! Żeby tak gdzieś wielkie amokręte spogonić tych Pingweje i pokazać im, gdzie ziemniak rośnie! I tak siedzę sobie, proszę pana. I tak patrzę sobie. Normalnie, do przodu oczywiście, bo wstecz nie mogę, nie? Patrzę na to i aż chce mi się wyjść. Ale nie wychodzę, bo nie mam, proszę pana, klatek wstawania. Spójrz pan na siebie, spójrz pan na mnie, no nic! No nie wiem, nikt jak dotąd nie złamał pisma hieroglificznego. U was wysadzę? Wydaje wam się to dziwne, tak? Jeszcze nigdy nikt nie pokonał góry kopnięciem z półobrotu. W żadnym wypadku. Całkiem niedawno wybraliśmy się z Tomusiem na przechadzkę i nagle... BAM! Dookoła nas pojawiły się te oto piramidy. No to je odkryliśmy, prawda, synu? Ale ja nie jestem kura! Dawno temu Amon Kretes i mój praprzodek Kuryk odnaleźli jednak wejście do siedziby starożytnych kretonów, ale nie byli w stanie przez nie przejść, bowiem było zalane wodą. Fuj! Aha. Kapitan potrzebny na rosół! Ten drogi mniam też! Podarowałem wodzowi mój bicykl, mniemam, że jak pozna jego zalety, uwolni mnie i podziękuję. Nie zbliżać się, wszystko widzę. Z półobrotu.
wstawić do kosza zbiornik z łatwopalnym gazem? Satysfakcja, jak mniemam. To może w hazard, Nie da się wykopać delikatnie. I na prawo? Co wy tam kombinować? No to się pospieszę. Umieścić palnik na amforze? To część silnika, nieważne. Energii wystarczy jedynie na zanurzenie. W takim razie zapraszam na pięterko. Jeżeli uda wam się rozwiązać zagadkę, wrota do Shangri-La staną przed wami otworem. Nie. Miałeś usiąść w przedziale, w którym troje pasażerów nosi kapelusz obok damy w niebieskiej sukni naprzeciwko wąsatego mężczyzny. No z nieba mi spadacie, Janek jestem, jaś! Słuchajcie, jest interes. Satysfakcja, jak mniemam. Powiedziałeś kretes? Tak, tak, oczywiście. Jak głaz spada na głowę, to niedobrze. Tak, jak tylko skończę odgrywać to ujście do końca. Mkret się pogrążać, ten żart być bardzo słaby.